Witajcie moi drodzy. Dzisiaj mam dla Was kolejną historię, której akcja dzieje się ponad 100 lat temu. Proces Marty Rendell miał miejsce w 1909 roku w mieście Perth w Australii i zapoczątkował kolejną gorącą dyskusję na temat kary śmierci w tym kraju. Opinia publiczna była podzielona na tych popierających i przeciwnych karze śmierci. Jednak była to według nich najlepsza kara dla Macochy, która zamordowała dzieci swojego kochanka, ponieważ większość ludzi na samą myśl o tej zbrodni aż rozpalała się ze złości. Lecz w kontekście ujawnionych przypadków niewinnych ludzi niesłusznie uwięzionych za morderstwo przez sądy właśnie w tej miejscowości myślę, że warto omówić ten temat tak, aby każdy mógł sam ocenić słuszność tego wyroku. Jeśli tym wstępem udało mi się Was zaciekawić i chcecie więcej szczegółów, zapraszam Was do wysłuchania tej historii. W 1900 roku Marta Rendel i mieszkańcy Perth niepewnie wkroczyli w rozpoczynające się stulecie. Kobieta przeprowadziła się do miasta wraz ze swoim kochankiem Tomasem Morrisem i jego rodziną liczyli, że w ten sposób uda im się uciec przed skandalem związanym z ich romansem w Adelaide i że to właśnie w tym mieście zaczną swoje życie od nowa, z czystą, anonimową kartą. Marta była kobietą, która zupełnie nie dopasowywała się do zasad panujących w tamtym czasie. Z domu wyprowadziła się bowiem już w wieku 16 lat. Miała wielu kochanków i urodziła troje nieślubnych dzieci. Dopiero w połowie lat 90. XIX wieku nawiązała związek z Morisem. Lecz aby mogli być bliżej, musiała porzucić wszystko i dołączyć do niego w Perth. Decyzję podjęła szybko i mimo wątpliwości opuściła swoje dzieci, zdając sobie sprawę z tego, że w ten sposób pali za sobą wszystkie mosty. Oczywiście związek to w tej sytuacji bardzo duże słowo, ponieważ kobieta owszem mieszkała teraz w tym samym mieście, lecz zatrzymała się i pracowała jako pomoc domowa w pewnej bogatej rezydencji. Od tego momentu zdana była tylko i wyłącznie na łaskę swojego bogatego kochanka, który tymczasem mieszkał razem ze swoją żoną i dziewięciorgiem dzieci. Miasto Perth w tamtym okresie stawało się dumną i nowoczesną stolicą Nowej Federacji Australii, a to za sprawą ludzi, którzy przyjeżdżali tam w poszukiwaniu złota. To również tam lokalne organizacje kobiece prowadziły kampanie na rzecz praw obywatelskich dla kobiet, ich lepszego traktowania przez prawo i ochronę w domu, jednak zamiast podważać ówczesny porządek płci Podtrzymywały ideały kobiecej domowości, szacunku, moralności, opowiadały się za szczególnymi zdolnościami kobiet do życia rodzinnego i opieki nad dziećmi. W kwietniu 1906 roku Rendel wreszcie mogła zacząć rozwijać swój nowy związek. Ponieważ po prawie 10 latach oczekiwania małżeństwo Morisów rozpadło się i para, postanowiła się rozstać. Morrisowi przyznano opiekę nad pięciorgiem najmłodszych dzieci, a kochankowie zamieszkali w rozpadającym się domku w Est Perth. Doskonale zdawali sobie sprawę, że jest pewien problem nie do obejścia. Mianowicie rozwód nie wchodził w rachubę, ponieważ był kosztowny i kontrowersyjny. W 1901 roku w Perth odbyło się spotkanie na temat proponowanego projektu ustawy rozwodowej. Mówcy sprzeciwiali się projektowi ustawy i stanowczo podkreślali, że chrześcijańskie małżeństwo jest podstawą państwa i dobrobytu jego obywateli. Twierdzili, że ułatwienie rozwodów otworzy bramy dla cudzołóstwa i osieroconych dzieci, oraz że państwo Musi chronić rodzina, a także surowo karać wszelkie wykroczenia. W związku z tym, jedyną realną alternatywą dla rozwodu było faktyczne współżycie, ale w tajemnicy, ponieważ, jak łatwo się domyślić, taki układ był powszechnie potępiany jako niemoralny. Co ciekawe, nie był to odosobniony przypadek, ponieważ wyjazdy i rozstania związane z gorączką złota zniszczyły wiele małżeństw, więc praktykowanie takiego związku w tamtym okresie nie było niczym niezwykłym. Zewnętrznie Morris postrzegany był jako szanowany mąż i ojciec, zaś Rendel jako wspaniała żona i matka dzieci. Poświęcenie kobiety, by żyć w kłamstwie, było być może wyrazem prawdziwej i szczerej miłości. Jednak po zdemaskowaniu jej oszustwo i niemoralność zostały uznane za niepodważalny dowód jej nieczystości i zdolności do oszukiwania społeczeństwa. Wspaniałe wizje, które kobieta snuła na temat wymarzonego życia ze swoim kochankiem, powoli coraz bardziej zaczynały mijać się z prawdą. A to dlatego, że Rendel spędzała długie, samotne dni. Nie mając nikogo, kto mógłby ją pocieszyć i wesprzeć, w zamian za to jedynie wścibskich sąsiadów, którzy z pewnością chcieliby odkryć jej skrywaną tajemnicę. Wiele kobiet przybyłych do Pert zmagało się z trudnościami w założeniu rodziny, często w obliczu problemów finansowych i trudnych małżeństw. W przeciwieństwie do innych stanów, Australia Zachodnia. Przeżywała wyż demograficzny, a matki były wręcz zachęcane do rodzenia jeszcze większej liczby dzieci, aby budować naród. Kobiety musiały także stawić czoła rosnącej ingerencji w ich macierzyńską rolę w domu. Dla kontrastu kobiety takie jak Rendel, które porzucały swoje dzieci dla własnych celów, były godnymi pogardy wybrykami natury. Jako skryta macocha. Kobieta znajdowała się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. W społeczeństwie, które idealizowało macierzyństwo, nie mogła oprzeć się pragnieniu, by ponownie stać się kochającą matką i odtworzyć kochającą rodzinę i dom. Niestety ten cel był również nieosiągalny i łamał jej serce. Tymczasem w małym domku Westpert względny spokój panował przez 12 miesięcy. Ale w kwietniu 1907 roku czworo najmłodszych dzieci, Olive, Annie, George i Arthur w wieku od 5 do 14 lat, zachorowało na dyfteryt podczas miejskiej epidemii. Rendell dzielnie opiekowała się chorymi. Mimo iż zdawała sobie sprawę z tego, jak wielkie zagrożenie niesie za sobą trucizna, nie potrafiła przejść obojętnie, gdy widziała jak jej pacjenci walczył o każdy oddech. Lekarz rodzinny James Cadbert, który odwiedzał kobietę regularnie, chwalił ją za poświęcenie, z jakim pielęgnowała dzieci kosztem własnego zdrowia. Po jakimś czasie wydawało się, że choroba powoli zaczęła odpuszczać. Jednak niespodziewanie dziewięcioletnia Annie znów znalazła się w łóżku z drgawkami, wymiotami i biegunką, na które lekarz podawał jej antytoksynę przeciwbłonicy i przepisywał nalewki na uśmierzenie bólu. Niestety po tym nawrocie dziewczynki nie udało się już uratować. Zmarła w lipcu, a jako przyczynę śmierci Kadbert podał epilepsję i osłabienie serca. W sierpniu, kiedy wydawało się, że życie wraca do normy, u Olive, Georgia i Artura zdiagnozowano tyfus brzuszny. Tym razem Olive nie wyzdrowiała i z powodu wymiotów, biegunki i choroby gardła zmarła w październiku, zgodnie z aktem zgonu na krwotok i tyfus. Wszyscy coraz bardziej zastanawiali się, co działo się w tym domu. Te tragiczne wydarzenia zbiegły się w czasie z szokującymi informacjami o zgonach niemowląt w sprawie Michelle Baby Farming, która na początku 1907 roku wstrząsnęła Pert. Baby Farming świadczyła usługi dla pracujących samotnych matek i opuszczonych żon, zmuszonych do pozostawienia niemowląt i małych dzieci pod opieką, podczas gdy one. Zarabiały pieniądze na przeżycie. Krążyły opowieści o zaniedbaniach, okrucieństwie i znęcaniu się w tych placówkach. W raportach twierdzono, że w domu w Perth, prowadzonym przez panią Alice Michelle zmarło aż 37 dzieci. Pomimo wymogu przeprowadzania inspekcji przez Radę Zdrowia i regularnych wizyt miejscowych lekarzy, którzy podpisywali akty zgonu, ale nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń Radzie. Ława przysięgłych wydała werdykt o umyślnym zaniedbaniu powodującym śmierć niemowląt. A pani Michelle została skazana na 5 lat ciężkich robót w oddziale kobiecym więzienia we Fremantle. Co w takim razie robiły kobiety? Mając niewiele alternatyw, Niektóre z nich posuwały się do popełniania dzieciobójstwa lub nawet samobójstwa. Gazety w Perth wspominają o kilku przypadkach dzieciobójstwa na początku 1900 roku. Tymczasem dzieci Morisów przeżywały kolejne tragedie. W czerwcu 1908 roku Artur cierpiał na te same objawy wymiotów biegunki i tajemniczej choroby błony śluzowej gardła. A w październiku zmarł zaledwie 12 miesięcy po swojej siostrze Oliw. Przy tej okazji lekarze przeprowadzili częściową autopsję, szukając dowodów na obecność drażniących trucizn oczywiście wszystko pod czujnym okiem Rendel. Kobieta chwilę po rozpoczęciu postanowiła przerwać tę procedurę. Później twierdziła, że zrobiła to, ponieważ uznała, że widziano już wystarczająco dużo. Jej postępowanie zostało później zinterpretowane jako celowe działanie, które miało zapobiec odkryciu morderstwa Artura. Ale w tym czasie lekarze zgodzili się nie podejmować dalszych działań i jako przyczynę śmierci podali owrzodzenie jelit, krwotok i niewydolność serca. Mimo, że sprawy mogły budzić niepokój, nie sporządzili nawet żadnego raportu na temat niezwykłej sytuacji, w której w ciągu 15 miesięcy zmarło troje starszych dzieci. Po siedmiu nieco spokojniejszych miesiącach, w maju 1909 roku, życie kobiety zaczęło wymykać się spod kontroli. Impulsem było ponowne spotkanie ostatniego, pozostałego przy życiu chłopca z matką. Młodszy syn George uciekłby zamieszkać z rodzicielką, a Morris, nie znając miejsca pobytu syna, wezwał policję. Mundurowi usłyszeli od Georgia przerażającą historię, że masocha zamordowała jego brata Artura i że ten tuż przed swoją śmiercią powiedział mu, że malowała jego gardło kwasem solnym. George skarżył się, że podawała mu również gorzkie filiżanki herbaty, które sprawiły, że uciekał do domu matki w obawie o swoje życie. Twierdził, że jego ojciec był wspólnikiem i poinformował policję o niemoralnym związku pary i sieci kłamstw. Kiedy jej sekrety zostały ujawnione światu, Rendel pogrążyła się w całkowitym milczeniu, które przerwała tylko raz, podczas dochodzenia koronnego i w zeznaniach z celi więziennej której ogłosiła jedynie swoją niewinność. W międzyczasie, szokowana opinia publiczna przyjęła wersję o morderstwach, które na pierwszy rzut oka musiały wydawać się niewyobrażalne. Jednak mimo to, wszyscy chętnie uwierzyli, że twierdzenia chłopca są prawdziwe. Z perspektywy czasu, historia George'a wydaje się bardzo nieprawdopodobna. Potwornie żrące i szybkie działanie kwasu solnego nie było czymś pożądanym przez trucicieli. Nie pasowało też do stopniowego wyniszczania organizmu, odnotowanego przez lekarza dziecięcego. I jak ta kobieta mogła zmusić piętnastoletniego chłopca do poddania się takiemu okrucieństwu? Jeśli Rendel stosowała rozcieńczone roztwory kwasu a po procesie wyszło na jaw, że był to domowy środek, z który czasami przykładano do gardła w celu leczenia błonicy, to w jaki sposób ta niewykształcona kobieta skalibrowała dawki dla dzieci, aby wywołać objawy, które oszukałyby najbardziej szanowanych lekarzy w PERT. Kobieta pasowała do wszystkich stereotypów trucicielki i przestępczyni. Sam wygląd i zachowanie szczupłej, w średnim wieku i o kamiennej twarzy było ucieleśnieniem podstępnej, zimnokrwistej kobiety, która otruła swoich bliskich. Nawet milczenie, które Rendel zachowywała przez cały czas trwania procesu, uważane za prawo oskarżonego, w oczach społeczeństwa było jak przyznanie się do winy. Oczywiście pojawiło się także kilka alternatywnych i bardziej wiarygodnych teorii których jednak nikt nawet nie próbował wziąć pod uwagę. Między innymi, że dzieci cierpiały na chorobę nieznaną ówczesnej medycynie, lub że to lekarze, którzy pojawili się w domu, mogli dopuścić się zaniedbania. Nie brakowało również głosów, że była obłąkana, lub że próbowała leczyć dzieci swoimi sposobami. Może gdyby ktoś pochylił się nad tym, kobieta mogła by liczyć na znacznie łagodniejszy wyrok. Jedyne co można potwierdzić to fakt, że było to naprawdę trudne i nietypowe śledztwo, w którym nie było miejsca zbrodni, świeżych ciał ani naocznych świadków, a jedynie czternastoletni chłopiec przytaczający słowa, które rzekomo wypowiedział jego zmarły brat oraz plotki pochodzące z sąsiedztwa. Ciągle brakowało obciążających dowodów rzeczowych i niepodważalnych danych kryminalistycznych. Stało się tak, pomimo ekshumacji ciał dzieci oraz przeprowadzenia najobszerniejszych analiz kryminalistycznych i licznych eksperymentów laboratoryjnych. Medycyna sądowa w Pert dopiero raczkowała, mimo to policja, uzbrojona jedynie w zeznania młodego chłopca oraz domysły na temat tego, co stało się z dziećmi, Kontynuowała swoje działania. Wreszcie, dochodzenie w sprawie śmierci dzieci zakończone w sierpniu 1909 roku uznało, że istnieją wystarczające dowody, aby oskarżyć Rendel i Morisa o umyślne zabójstwo Artura Morisa. Proces rozpoczął się w połowie września 1909 roku. Przedstawiono teorię morderstwa oskarżonych, która niepokojąco przypominała bajkę o złej macosze i z pewnością zawładnęła wyobraźnią publiczności. Pozycja lekarzy w Pert stawiała ich ponad wszelkimi podejrzeniami, a obrona zadała im tylko kilka oskarżycielskich pytań. Ich nieudolne ekspertyzy raczej zahipnotyzowały sąd niż wzbudziły niepokój. Faktem było, że przeprowadzone przez nich analizy nie wykazały zatrucia kwasem solnym. Nie wiedzieli też o jego użyciu w innych sprawach o morderstwo. Aby odtworzyć objawy, które występowały u dzieci, wymazano kwasem gardła królików, lecz gdy eksperyment się nie powiódł, uciekli się do niedorzecznych wyjaśnień o nadludzkich zdolnościach Rendel do oszukiwania. Jeden dzień poświęcony na obronę pary, ale bez żadnych świadków, którzy mogliby przemówić w ich imieniu, był wprost karygodny, zważywszy na zarzut umyślnego zabójstwa, za które groziła kara śmierci. Morisa przed stryczkiem uratowało niedowierzanie sądu, że jego synowie mogliby kłamać na temat własnego ojca. Jego częste nieobecności z powodu pracy poza domem również wskazywały na nią jako. Jedyną winowajczynię. Wtedy w pełni odczuła ciężar publicznych uprzedzeń i stereotypów. Sędzia MacMillan ogłosił ją moralną deformacją, przed męską ławą przysięgłych i wrogo nastawioną w większości kobiecą publicznością. Na sam koniec przyszedł czas na nieuniknione rozstrzygnięcia: orzeczenia o niewinności i wolności dla Morisa oraz o winie i wyroku śmierci dla Rendel. Ława przysięgłych nie zaleciła łaski, a obrona nawet nie podniosła zarzutu niepoczytalności. Jedyną nadzieją kobiety było przedstawienie nowych faktów wystarczających do złagodzenia wyroku lub wzbudzenie nastrojów społecznych przeciwko powieszeniu. Nawet gdyby udało jej się osiągnąć te niemożliwe rezultaty, ostateczna decyzja nadal należała do rady wykonawczej. Ale akurat jej przypadek wydawał się beznadziejny. Biorąc pod uwagę gorące poparcie społeczne dla egzekucji skazanej i poparcie rządu dla kary śmierci, nadzieja na pozytywne rozpatrzenie sprawy była niewielka. Od powieszenia ostatniej kobiety w Australii Zachodniej minęło 38 lat i zrozumiałe jest, że w okresie poprzedzającym powieszenie Rendel toczyła się gorąca debata na temat kary śmierci. Choć niewiele osób kwestionowało orzeczenie o winie. Została powieszona w niestosownym pośpiechu 6 października 1909 roku, zaledwie 20 dni po ogłoszeniu wyroku skazującego i 7 tygodni po tym, jak sąd koronny uznał, że powinna stanąć przed sądem. Była trzecią kobietą, która została powieszona w Australii Zachodniej, jedyną, która została stracona za zabójstwo dziecka. I jedyną kobietą, która została powieszona w więzieniu Fremantle. Rendel przez lata była nadal skazywana na potępienie w historii i pamięci publicznej. W trakcie tego procesu została wymyślona na nowo poprzez przypisanie jej wszystkich możliwych cech złej kobiety. Seryjna morderczyni, zła macocha, trucicielka, a na koniec... Morderczyni dzieci, która przez wyrok, jaki otrzymała, zapisała się na stałe w historii więzienia Fremantle. Obecnie badacze budują kolejny obraz tej kobiety jako niesłusznie skazanej, ofiary uprzedzeń i publicznej histerii w Perth w minionych czasach. Przyznam szczerze, że sam jestem ciekaw, jaki efekt przyniosą te badania. Zastanawiam się, czy rzeczywiście kobieta nie została zbyt szybko i pochopnie uznana za winną, a tym bardziej skazana na powieszenie. I z tą refleksją Was pozostawiam. Jak zawsze, dziękuję wszystkim za wytrwałość. Życzę spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Pozdrawiam, cześć.